No cześć widzowie, dzisiaj lekko przyciemniony mode, bo jak zapalę światło, to będzie jeszcze gorzej. Serio, sprawdzałem. Dawno większego openingu nie było, więc mam na drugim koncie z 25 paczek przygotowanych na dzisiaj, więc no chciałbym tam coś trafić, bo nie ukrywam, skład bym chętnie ulepszył. Zrobimy tam też tego Herosa, co wyszedł, ale najpierw mały update'ik zrobimy handlowy. Jak tak polubiliście, no to... to czemu nie? Widzę po łapkach w górę, po komentarzach, po wyświetleniach nawet, że się podoba. No to update handlowy dla widza, ja się tylko poprawię na krześle. Ty za ten czas daj łapkę w górę pod filmem, daj subskrybera, żeby kontentu nie przegapić, bo po co i co? I jazda! Zapraszam was na stronę luxcoins.pl, gdzie kupicie monety do IFC w najlepszej cenie na rynku. Bezpieczne metody dostawy oraz płatności, a na stronie możecie również sprzedać monety oraz konta. Z kodem rabatowym WAHU macie 5% zniżki, polecam. Więc tak, na dobry początek, półtorej bańki ponad na moim koncie, bo ostatnie karty wystawiam na sprzedaż. Do Jongów, co wam pokazywałem dzisiaj rano, ale w odcinek był wczoraj, to już sprzedałem, został mi jeszcze jeden, z banele dwóch mi poszło, tak? Dwóch. Militao dwóch, co miałem, poszło, wszystkie Kiezy też poszły, no i ten jeden De Jong, o właśnie, w tym momencie się sprzedał. No i tak, ja jeżeli biorę takie flipy na nagrodach, to ja puszczam zawsze do 19 w czwartek, o tym wam już mówiłem, ale no ja nie chcę trzymać do jutra i tak dalej, no po co mam milion razy tłumaczyć, no ale bo dobra, jak ktoś ogląda pierwszy raz, no to stary, dlaczego to puszczam? No bo jeszcze dadzą jakąś mocną pakę w ważnych meczach, jeszcze coś dadzą mocnego w czwartek wieczorem, poza ważnymi meczami. A i tak te karty są fajnie nabite, mam fajny zarobek, więc bezpiecznie puszczam, pozbywam się i mam gigalus. Jeszcze i tak w piątek pewnie spadną, to wtedy będę mógł sobie znowu odkupić, więc dlatego je sprzedaję. No i na tych ruchach jakieś 200 tysięcy zarobiłem, nie? Kieza 102 koła był max, Militao też był 102 koła max, Dembele chyba 115... coś koło tego, De Jongi 54, no to może mniej niż 200 koła, no trochę mniej, ale i tak nieźle, nie? Trochę poszów mi starych poszło, co wam mówiłem i teraz tak, jest tu Basia, ulubienica Basia, jest też Rolfo, spoko babka i jest też jakiś Openda, jakiś losowy Kante, o co w ogóle chodzi? To jest fajny patent na licytację, ja sobie zawsze właśnie po nagrodach, znaczy zawsze, no jak mam ochotę, jak mi się chce dupę ruszyć i policytować, to zawsze o 20 po właśnie kontencie, w sensie wiesz, jest 19 content, 20 wchodzę na licytację, jeżeli nagrody są o 9, to o 10 licytację w ten sposób i sobie łapię okazję. Tego to już mi się nie chce tłumaczyć trzeci raz, macie na filmie sprzed dwóch dni. O ile dobrze pamiętam, sprzed dwóch albo sprzed trzech dni. On się tam nazywał, że zarobiłem już trzy bańki, zobacz jak, taki clickbaitowy tytuł lekko, to możecie sobie wpisać. Z tymi RTTK, co mam kupione, jak mówiłem, dalej co czekam na ludzie, trzymam, miałem półtorej bani ponad na ruchy stary, ja nie muszę ruszać tego Watkinsa, tego Romero, Van de Beek'i to będą spokojnie, spokojnie leżały, jeszcze jakiś foder tutaj mam, to sobie odświeżam po zawyżonych cenach, no i znowu mam ten bóg, że klikam odśwież, to mi listę znajomych wywala. Jeżeli chodzi o przyszłe ruchy, jakie będę robił, czyli te RTTK na przykład, o których mówiłem wczoraj, no to no dzisiaj nie biorę jeszcze. Dzisiaj nie biorę, wieczorem też mnie nie będzie w domu, bo nagrałem to w czwartek jeszcze przed ważnymi meczami. Z tego powodu, że mnie nie będzie wieczorem i wrócę późno. A film dla widza musi być gotowy, więc dlatego w ten sposób. I no pewnie wezmę sobie wieczorem w piątek coś, no na pewno coś zgarnę. Na pewno o tych kartach, co mówiłem, też nie chcę codziennie mówić tego samego masła maślanego. Więc jak to jakoś interesują, jakie karty mam na oku, to niech sobie wpadnie właśnie na film poprzedni. I ogólnie w piątek wieczorem mogą być naprawdę fajne okazje, bo wychodzi nowy event, Total Rush. Jeszcze zanim te paczki, to wam pokażę. Czekaj, które to jest to okienko? Prosto z Discorda naszego handlowego. Proszę bardzo, przecieki, tutaj jeden z patronów wrzucił sobie Griezmana i Ronaldo i Tchouameniego, a ja stwierdziłem, że od razu zapodam całą drużyną. I tak się ona prezentuje. Mekambe, De Bruyne, Ronaldo, Griezmann, De Jong, Tchouameni, Marquinhos, nawet ten trencik, czy ten Azpilicueta, który wygląda ciekawie, nawet ta Jamesuwa wygląda ciekawie, muszę powiedzieć. No i na pewno będzie się działo, nie? Będzie się działo, będą mega okazje, będą mega podcinki, więc wtedy na pewno poza RTTK jeszcze coś sobie spróbuję zawinąć, to jeszcze pod kwarę wrzucał, że jest, ale to wszyscy widzieli w grze, ale kto nie widział ten sobie na Discordzie handlowym dla patronów zobaczy. No jak chcesz też mieć takie info, kogo dokładnie kupić, jakieś przycieczki czasem, albo mieć na przykład info zanim się pojawi w odcinku, kogo ja kupuję, bo czasem na odcinkach jest za późno, sami zresztą zauważyliście, no to można poprzez Patronite'a wpaść, zapraszam, zwraca się nawet w jeden dzień i to potwierdzone info. No ale nadszedł czas na to, co tygryski lubią najbardziej, nie? Czyli opening. Ogólnie paczka za darmo?
Serio? To jest wymienna w ogóle? Ty, wymienną dali! Wymienną w niewymiennej! Ale jaja. Ale no, opening, trochę pak jest, trochę lepszych, trochę gorszych, wszystko co miałem za zadania odebrałem. I chciałbym tutaj coś trafić z tego powodu, że... No, obrona mi trochę kuleje, nie? Ten Molina na prawej obronie już nie domaga, tego Koreę na prawej pomocy, co tu mam. A w sumie mogę wam pokazać, czym ja tu gram. Nie zmienił się skład, odkąd jak ostatnio pokazywałem, ale pewnie są tu osoby, co nie oglądały tego filmu. A więc wchodzę i pokazuję, proszę bardzo. Upamecano trochę kuleje już, więc chętnie bym go zmienił. Minjayo o dziwo bardzo dobrze chodzi, tylko zastanawiałbym się wtedy, jak to połączyć. No jest tu co prawda ten Zeroberto za Foot Champions, więc najgorzej to nie wygląda, ale no tego Molina i tego Koreę bardzo chętnie bym zmienił. Tego Vicario też bym chętnie zmienił. No, ten Udogi niby spoko, ale kurde, nie wiem. Na głównym koncie też go mam i też go chcę zmienić. Ale ten Minjaya naprawdę o dziwo bardzo dobrze mi chodzi. Byłem jakoś do niego nieprzekonany, ale w końcu mówię, dobra, kupuję, bo mi pasuje. No i pasuje. Hit. A no właśnie, i przy okazji wpadnie ten. Wpadnie nam foder na Herosa, bo sprawdzałem przed odcinkiem i tyle nie mam foderu, żeby go zrobić. Więc no, musi nam coś... Wypaść inform? O proszę. Aha, jakiś placu. Serio? Srebrną? Serio srebrną? Dobrze, że bez tunelu chociaż. Jakaś babeczka, Baltimore, stary. CDM? Nie trafiłem. Nie, no jeszcze duplikat? Jak to jest możliwe, że ją mam w ogóle tutaj? 8-3 razy 2, od razu, z bomby. No i nie ma. CB? Oj, nie wyciszyłem, przepraszam widzowie. Już to poprawiam na koń... No nie, proszę, bez spamu, nie iść. Bo wiecie, jakie mi powiadomienie przyszło na telefon, stary? Nie uwierzysz. EA Sports FC ma problem. FIFA i Konami... Widzisz? To mi przyszło. Takie powiadomienie dostałem. Ja otwieram paczki, stary, ale... Ty, ale dobrze, w tej kamerce to śmiesznie wygląda w tym światło. W świetle telefonowym kamerka śmiesznie wygląda, już czytam. FIFA przerywa milczenie i nawiązuje wielką... Grową współpracę z danym producentem i wydawcą gier. Chodzi o wydarzenia związane ze sportem elektronicznym. Jest walkout, czy nie ma? Dobra, mogę jeszcze dalej. Konami i FIFA ogłosili nawiązanie współpracy, w ramach której studio opracuje grę eFootball na turniej e-sportowy FIFA World Cup. Czy mam takie problemy z czytaniem? Na podstawie ustaleń... Okej. Okay. Dwa turnieje wykorzystujące tytuł eFootball na turnieje jakieś FIFA. Okej. Okay. Czyli niby coś... Ale jeszcze nic specjalnego, tak? Ale ty, ciekawa ciekawostka. A dobrze, że nie wyciszyłem jednak telefonu, bo bym wam nie powiedział, byście się nie dowiedzieli. Też bym nie wiedział. Chociaż nie, no ja bym pewnie to sprawdził po odcinku. Ale tak przynajmniej wy wiecie. Widzisz, tylko na tym kanale takie rzeczy. A mogę w ogóle chociaż jakiś walkout dostać? Na tym koncie? Pierwszy? Nawet stary foder. Ja naprawdę marzy mi się tego Herosa tutaj jeszcze zrobić. I dostać drugi... A nie będę spoilerował, kogo dostałem. Możecie sobie zobaczyć poprzednie wideo, bo tam zrobiłem, na głównym, Herosa, ale no nie chcę dostać dwa razy tego samego. Też wiesz, no ja sobie zdaję sprawę, że te paczki nie były mega, OP, super, giga, ekstra, kozackie, no ale było ich dużo, no chociaż jeden walkout, jedna karta przydatna, Vicario mi dali. Wow, myślałem, że Vicario duplikat. Chociaż jedna przydatna karta walkoutu nie ma, LM? O Jezus. No a tutaj w ostatniej, to jest... Nie, to nie jest babeczka. Dobra, nie wiem. Kto to jest? To jest chłop. Ale tak... Nic nie powiem. Rafa! O, inform Wózkowi. On ma więcej shootingu niż defa? Środkowy obrońca? Aha! Jeszcze podglądzik, ty. A, okej. Okay. Ty, no dobra, no najwyżej dokupimy, ale no ten skład 8-6 z informem... No stary, zobacz, no... Ja tu... Foder, saką gram, nie? Czy ja nim nie gram? Nie gram nim. Dobra, no sorry Durfur, no. Gram nią, w sensie z ławki wpuszczam, ale... No Herosa trzeba zrobić, nie? 8-6? Nie ma nawet, teraz? Nie ma nawet? Teraz? Jest. Ogólnie Rajsika też z ławki sobie czasem wpuszczałem, ale... No Heros ważniejszy, tak? Mam coś SBC Storage może przypadkowo? No, napraw mi się. SBC Storage, poratuj jakąś 5. Nie ma. No to co no? No to kupujemy, nie? No to odcinek skupowania foderu. Zapraszam. Już odpalam sobie Foodbina. 8-4. Okej. Okay. Gikeresz kupiony. Proszę bardzo. W ogóle ciekawe, czy
same 8-4 mi wystarczą, pewnie jakąś 8-6 jedną będę musiał dokupić, ale w ogóle właśnie, możecie dać znać, widzowie, czy robiliście Herosa, SBC, czy kupowaliście w ogóle karty, czy mieliście w klubie, co wam wypadło, jak bardzo czujecie się oszukani. Ja wam szczerze powiem, że jestem, oj, źle coś pisałem, jestem praktycznie przekonany, nie, że jak otworzę tego Herosa, to pokaże mi się Brazylia i dostanę, o, prawie mi się udało okazję złapać, że mi się pokaże Brazylia i pokaże mi się ten sam ze Roberto, którego dostałem za wymęczone 11 winów karnych Food Champions. To mi się wydaje, że musi się wydarzyć. No i po ławki rezerwowych w pizdu. Najpierw jeszcze gratisy, oczywiście, nie zapomnijmy. O, cień za piątkę. Dobra. No i proszę państwa, mamy Heros. Gotowy, zrobiony, otwierany w tym momencie. Skolib mi leci w słuchawka. Niech da mi coś. Workout? Warty cały nic? Yeah, boy. Super karta. Niesamowity zawodnik. Perfekcyjnie pasuje mi, nie pasuje mi. 70 tysięcy, mogło być gorzej, ale no nie, no inaczej, no. Każdy się spodziewa, że coś dostanie, prawda? A kończy się jak zawsze. Tak jak kończy się ten film. Codziennie się zaczyna i codziennie się kończy. Jak nie powiem co, pozdro, trzymajcie się i do jutro o 7. Nara!